Następna sprawa to jest sprawa przy tych towarach wrażliwych. Mianowicie nie wiem, czy Państwo mają taką świadomość, ale przy tej listy z załącznika numer 13 słynnego, jeżeli w danym roku, w danym, przepraszam, miesiącu przekroczyliście obrót tymi towarami wrażliwymi, obrót w wysokości 50 tysięcy złotych, i znowu zobaczcie, to jest to samo. Podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, żeby przypuszczać, w związku z powyższym zdaniem Urzędu Skarbowego, uwierzcie mi, że w 100% przypadków miał uzasadnione powody do tego, żeby przypuszczać. Możecie być solidarnie odpowiedzialni za to, co nabroił wasz dostawca. Przy mniejszych niż 50 nie, i szczęśliwie również nie, jeżeli zakupu dokonujecie na stacji benzynowej, bo towarem wrażliwym jest również paliwo, tak? Więc możecie jeździć, nie wiem, furą ciężarówek na jedną stację benzynową, w sumie wziąć więcej paliwa, jeżeli to jest stacja benzynowa, nie ma kłopotu. Jeżeli to jest pan z cysterną, to już jest kłopot. W związku z powyższym, jak Państwo widzą, konkluzje są takie same. Po pierwsze, sprawdzamy kontrahentów. Po drugie, jeżeli się da, płacimy przelewem, bo to jest dowód, który w tym kraju jest jeszcze niepodważalny, bo to jest system bankowy, który podobno jest zaufania publicznego, tak nam mówią. Dokumentujemy dostawy we wszelki możliwy sposób. I jeżeli sprawa jest duża, to czasami się zdarza, że niektórzy moi klienci proszą drugą stronę o kopię rozliczeń podatkowych. Oczywiście nikt wam nie ma obowiązku tego dać, ale niektórzy w ramach tak zwanej dobrej współpracy zgadzają się na to, jeżeli nie mają nic do ukrycia. A wy śpicie spokojnie. Ok, następna sprawa to jest zmiana tych katalogów dotyczących towarów wrażliwych. Pojawiły się procesory, pojawiła się folia stretch, pojawiły się dyski twarde. Zarówno te HDD ruchome, jak i SSD. To tak krótko i na temat.